Siemano kolano, cześć ludziska, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii polską w Roar of Conquest. To są nasi najemnicy, całkiem sympatyczni panowie, prawda? No i nadciąga na nas armia wenecka. Turę puściłem, no i nas od razu zaatakowali, więc pomyślałem, że sobie już się rozstawię. I generalnie Wenecja korzysta z naszej własnej broni, bowiem mają dostęp do niemieckich rycerzy i też do niemieckiej piechoty, a więc no mi się to wcale, ale to wcale nie podoba. Zapraszam was też od razu na Instant Gaming, po taniej gręcie w tym Medievala i nie tylko. Warto zobaczyć linka w opisie. No, rozstawiłem pale. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że chociaż z jednym oddziałem jazdy się na nie nadzieję, bo to nam bardzo ułatwi sytuację, ponieważ tak jak tam są ci niemieccy rycerze zmniejszający morale, okej, tak tutaj mamy już jazdę płytową i to jest chyba generał. Tak, to jest generał, może, mam nadzieję, któryś z, no, z pocisków, jakie ten trebusz będzie, te trebusze będą wystrzeliwywały, trafi go prosto w głowę. Poza tym masz jeszcze kolego chyba jedną jednostkę, konnicy, i są to rycerze niemieccy, bardzo ładni, sympatyczni. Ja się ustawiłem w ten sposób, drodzy państwo, na środku, no nie mam jednostek, bo wiadomo, że to jest obrona ataka. Myślę, że mogę jednak mimo wszystko dać na przykład, ja wiem, czy ty masz kolego bonus do walki z jazdą? Bo zarąbiście, masz bonus do walki z jazdą i to mi się bardzo szefie podoba. Ale okej, do walki z jego nieszczęsnymi szermierzami, którzy będą chcieli nas od tej strony zaatakować, wysłałem piechotę, no i rozbijamy tą Wenecję. Kiedy tutaj padną, szkoda, że nas napadli, bo generalnie jeśli by cofnęli się do miasta, to by je obronili przed Danią, a tak Dania no, ma szansę je zdobyć, bo tam mieli troszkę jednostek. No więc niestety, gdyby oni się wybili wzajemnie, to mógłbym ja wkroczyć jako ten trzeci potężny, zająć Pragę, no i dogadać się z jednym i z drugim. Z Duńczykiem już możemy wejść w przymierze antyfrancuskie, bo się Francji obawiam. Nie wiem, czy Dania przypadkiem z Francją nie ma jakiegoś własnego sojuszu. Może mieć. Dobra, spowolnimy już nieco grę, bo akcja dzieje się szybko. No i tak, każdy zabity koń dla nas będzie na wagę złota. Jest to mocna jazda, jego śmierć sprawi, że spańkują. I tu są ci też, zobaczcie, rycerze jego niebezpieczni. A czy może kusza ma zasięg gwiazdy? Nie ma, a łucznik? Łucznik ma. Nie wiem, czy pancerz przebije, ale spróbujmy, serio. Postaramy się ich tak osobić, jak tego się da. Będzie gites. Ewentualnie w inny oddział, bo ci mają 21 armora. Ja pieprzę, ci mają 12. No to nie, to kurde, o wiele łatwiej byłoby walić łucznikami w inną jednostkę, bardziej papierową. No bo temu to my nic nie zrobimy. Chociaż w sumie ci łucznicy są aż tacy mocni. O, ładnie. A może jednak siądzie, może ich poobijamy. A w następstwie tego, kiedy dojdzie do walki w zwarciu, szybko będą ginęli. No zależy mi na tym, żeby ubić generała. Zabójcy nie wyszło, miał kilka prób, no to chociaż musi wyjść generałowi. Dobra, tu tak jak ta jazda na nas się wbije, mam od razu kontrę. Ja już się tak przygotuję i plan jest taki, żeby dokonać odwrotu w momencie, kiedy jego jazda na mnie się rzuci. To możemy już biec do środka, ruszamy, ruszamy, ty kolego biegnij tam, ciebie cofnę, bo ty masz tu frankijskich rycerzy, niebezpieczną bardzo jednostkę. Chciałbym bardzo, żeby zajęli się tobą włócznica, więc wy biegniecie szybko od tej strony. No i co? Czyżby jazda na nas leciała? Może, może, mam nadzieję, że tak. Dobra, teraz walimy sobie w tych kolesi, bo tam są już blisko i chyba zdaje się, że będą chcieli nas zraszować tutaj w pale. Możliwe, oby tylko ich tych pal no, nie ominęli, bo mogą to zrobić. No i dobra, tutaj już jest przechwycenie, szybko, come on, come on, come on! Jest, dobra! Teraz tak, uciekamy i zaraz robimy rozpędzenie natychmiast. Jak tam ten generał? Wbije się w pale? Może się wbije. Dobra, teraz ty się cofasz. Tego już tam bijesz od boku. Ty idziesz tak, o! Jazdę przenieśćmy troszkę bardziej w bok. No i on tą szarżą, no ubił nas ładnie. Weszło mu to, nie ukrywam. Dobra, wy się łucznicy cofnijcie. Tutaj musimy też dać rycerzy do przodu. Możemy zrobić tak, że was wyślę tam, a was o w ten sposób. No i dobra, teraz flery. Kasujemy tych rycerzy. Jest git i jego generał gdzie jest? Jego generał obecnie znajduje się, nie wiem gdzie tu jest, dobra, jest poobijany. Możemy go zaraz zrąbać dzięki temu, fajnie. Szkoda, że mi ich zmierzyli. Kurde nie! Stój! Stój! Wal dalej wodza. Dobra, bo ta jazda zaraz padnie. To jest nas super sprawa. A teraz tak, jedziemy tam. Ty kolego Niemcu możesz wstać w miejscu, oni sobie raczej poradzą nas spokojnie. I jeszcze mamy tych łuczników, to oni walą wciąż w generała. Ustrzelmy dziada. W tej flance wygrywa, to jest bardzo ważne. Jeśli ich pokonamy, możemy od razu skruszyć jego oddziały tutaj. Bo widzę, że wróg już złoje w ring, łamie się, ma niskie morale. Super. My naszych żołnierzy troszeczkę zbustujmy i szala zwycięstwa przechyla się na naszą stronę. Dobra, to co, kolego? Wbijaj się w nich szybko. Tych zostało tylko 12. Cudowny wynik. A generała 9. Ale trzyma się cały czas. I to naprawdę ładnie. Jest gościu mocny.
Ci już widzisz, się złamali, możemy ich odpuścić im całkowicie, więc jazdę włócznie wzmocnię do wzmocnienia centrum armii. No, nie siadło, nie trafiłem za bardzo, a rycerzy wysyłamy dalej, by tam dokonywali egzekucji. Oj! Goddammit! Nie tak, panowie, nie tak! Wycofaj się szybko! No ci najmniejsi mega mocni, w ogóle jak oni ich kroją, pokaż mi z bliska tą animację. No. Kurczę, mają fajną broń. Oj, to jest dobra broń. Kojarzy mi się z rycerzami już tiro 4 i 5 w Medieval Kingdoms. Tam też tak wyglądali. No i ci są tragicznie do walki w zwarciu. Musimy się cofnąć koniecznie. Dobra, może łucznicy. Zajmijcie się kasacją tej broni palnej szybko. Teraz wy wbijecie tutaj. A ten oddział, no to musi ostrożnie wbić się w nich. Bo jak tu wejdziemy, no to możemy nie wyjść. Gdyż jak widać, oj, to jest ryzykowne. Są pale wbite w ziemię. Niebezpieczne jak 150. Okej, okay, teraz tak. No spróbujmy jeszcze ich tam kąsnąć. Ile jest tutaj tych jeźdźców? Ten generał w ogóle dalej walczy w zwarciu? Generał znajduje się w tym miejscu i jest ich 4. Dobra, no spróbujmy szarżą. Może siądzie, a tu broń palna strzela ze swoich, no nie wiem, arkebuzów? Z czegoś takiego. Dobra, to się wbijamy. No to ich na pewno skrusz na 100%. Nie ma obciążenia. I uwaga, to ich... No! Czyżby szarża nie weszła zbyt dobrze? Nie skruszyło? Serio? Jednostka z bonusem do niszczenia morale ich nie złamała tak na raz? Wow, zaskoczenie. Dobra, Trebusz, ty już chłopie nie wal, bo to jest dla nas tragedia. A, no to jest ten generał, tak, okej. Okay. No to strzelcy znowu walicie w niego. Jazdę musimy cofnąć gdzieś tak. No i o dziwo nie to przetrwali. No to teraz my sobie ich tutaj dobijmy. Możesz je wbić po mężników, kolego. A ciebie jeszcze w zwarciu zostawię, bo jeśli ich skruszymy, to będziemy dobijali ich tutaj. Kurwica, jasna! Się wystraszyły na potęgę. Ja pizgam, jakiś bug się wydarzył. Fucking hell, ale generał wroga padł. Dobra, to może w związku z tym ja sobie tę bitwę już dokończę i poza kamerą ich podobijam, bo zwycięstwo praktycznie już nastąpiło. Bardzo ładnie, heroiczne zwycięstwo, zobaczmy straty. Jak to przyjemnie się rozgrywa bitwy, kiedy to my się bronimy. Możemy być na wzgórzu, a nie trzeba się na nie wdrapywać, obiegać oponenta. Takie super. No i oczywiście szanujemy to jeńców za okup, jeśli nie no to dętka. I teraz tak, ta armia duńska chyba idzie się skonfrontować z armią Wenecjan, a my możemy teraz ukradkiem zaatakować Pragę. Razem z Danią, bo chyba oni też ich atakują, więc będzie wsparcie, byśmy miasto zajęli. No i to miasto bym umocnił, bo tam są kopalnie złota na bank. Chociaż w zasadzie opcja oddania tego papieżowi byłaby też okej, bo mógłbym się skupić wtedy w pełni na tym zachodzie. No nie w pełni, bo ten Szczecin mi przeszkadza niestety i Wrocław. No Wrocław to już może mniej, ale Szczecin będzie tym punktem zapalnym. Chociaż jeśli będzie tam pełen garnizon, będziemy w to inwestowali sporo siana, no to w zasadzie nie powinni się odważyć. No i krucjata, mam nadzieję, że nikt mi przypadkiem Zagrzebia z przednosa nie podwali. No chyba, że zrobię to papież spoko, bo wiedziałem, że tam była armia papieska, to się nie obrażę. Ja mogę żołnierzy wysłać gdzieś na Kijów, to też będzie dla mnie dobry pomysł. A propos Kijowa, widzę, że się dzieją boje. Mamy czarny miecz zakonnika. Czarny mieczyk, FMS plus 9, 45 średnie i bonus na ludzi. A więc, no skryta wali full HP. Dobra, panie kolego, czy ty właśnie wysłałeś armię krzyżowców na Ruś Kijowską? No powiem ci tyle, papa mózg, kolego, papa mózg i tyle. No gratuluję mu mózgu, ponieważ stronował i Akkę zajęli Mongołowie. Ciekawie, król Jerozolimy nie żyje, dżihad zakończony. Nie wiem, że to zakończy żywot frakcji, bo jest taka szansa. I gildia kupiecka w Toruniu zarąbiście. Dawaj, kolego, od razu król Anglii tak samo nie żyje. O nie! Zginął! Zginął pan z Koszyc! Cholipka! Patrzcie, prawie żebym praktycznie wykrakałem to, kiedy zabierałem mojego następcę z Hiszpanii, że to już czas. No i idealnie to jest faktycznie czas. Dobrze, krucjata się tutaj boostuje. Dużo wojen z Wenecją. No i Wenecja zrywał sojusz z krzyżowcami. No raczej powinna zrywać sojusz z Wenecją i zawsze z krzyżowcami. To byłoby tak nawet lorowo. Okej, raport budowy w Płocku, drogi, miło. Dawaj, kolego, w Płocku jakby nas zdradzili krzyżacy wieże, tak na zaś, bo to są wieże z balistami, potem będą z armatami, będą te lepsze. W Belgradzie, no ja bym chyba poszedł pod ten market, to brzmi jak zarąbisty pomysł. No i Korynt. No niepokoi się ludziska i to, no nie powiem, dosyć bardzo się niepokoi. Zrób mi to kościół, teraz tak, ziomo idzie do miasta, no i się niepokoją, uwaga,
Czy ja dobrze widzę, że cały czas? Jest 50%. Ty, no się zbuntują w tym momencie. Kurwica, gdybym zrobił taki numer, to się nie zbuntują. Teraz za to się antyny buntują. Cholera jasna. Czy ja mogę z ciebie już stąd zabrać, kolego? Mogę, więc ciebie generalnie wysłamy do Aten i on jest zarąbistym dowódcą, ma super bonusy, no z nim się w ogóle nie buntują. Oj, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, kogo jeszcze muszę przytrenować? Was, czyli mogę tak naprawdę zabrać sobie tego pana? No Salonik, żeby się tam nie buntowali. Wieś środowe zginą mi kapłan w Bułgarii i nowy dowódca frakcji senior Duke Zegota, zarządca Varadu, który jest obecnie naszą stolicą. No to idealnie pasuje. Ilhad jest najsilniejszy, przegonił Francję. No zdobyli fajną osadę. Dobra, teraz ostrożnie panowie, bo tutaj może być przypał. Pytanie, którą drogę obieramy? To jest ryzykowna droga, ale szybsza. Dobra, chyba się opłaciło. Tak, jest Gites. Powolutku, żeby się tego nie zblokować, błagam. Dobra, no i oczywiście... Kurwica, Wenecja, ty, siemano. No, może jednak pójdziemy naokoło, co? No kur! Boże świętym, trzeba było bić tą Wenecję. No, ale nie wiem, czy mogę ich w sumie atakować, bo to nie jest cel krucjaty tak naprawdę. Ciekawe. Dobra, tutaj, powiedz, że się Dania bije z nimi razem, to wtedy ja wjeżdżam i korzystam z tego. Uwaga, Dania z nimi wojuje, dobrze. No to co, Duńczyku, pomożesz mi, kolego? Pomożesz mi, zarąbiście. Duke Barbus the Handsome, a mi pomógł Ragnar, patrzcie, kurde. Nieźle, Hati de Managre Emer wkroczył na pole bitwy i pomógł. To jest dopiero kolabo. Najlepsze to lorowe kolabo. I Doża nie żyje, Praga upadła. No to na pewno teraz splądrujemy. No i relacje pogorszone wiem. Dobra, no ja myślę, że ludziska... to są szpitalnicy. Ty, ale zrobiście. Ale myślę, że mimo wszystko chyba chcę to oddać Popajowi. Co myślicie? Bo to będzie zaraz wojna z Francją, z Wenecją... Nie, ja poprzysiągłem skupić się na wschodzie. Panie Papaju, mam dla ciebie gifta. Zarąbistego gifta. Oddam ci Pragę. Fajne miasto, sympatyczne, ale jednak ci oddam. W zamian za... Nie wiem, pieniążkę, jakąś ofertę skromną. No i teraz z czystym sumieniem ruszamy na wschód i tak, jesteś w rypur, kolego. Mogę sprawdzić, ile masz kasy, ale jeśli nie da mi siana, to po prostu wcisnę mu to za friko, żeby to wziął ode mnie. Just rejected, dobra, nie ma tyle kasy. No to kolego, powiedzmy, że będę hojny, dobrze, będę hojny, ojcze święty, proszę. Trzymaj to miasto, wprowadź w nim wiarę. Dobra, teraz tak, my tutaj się w ogóle nie wiem, czym podzieliliśmy na dwie armie, mega dziwne. Idziemy gdzieś tutaj i tu ogólnie jest wieża, ale można zrobić jeszcze jedną w tym miejscu. Będzie lepsza widoczność. No i zrobiliście, cofamy się do Wrocławia. Dobra, relacje poprawione, polepszone, mamy perfekcyjne obecnie. I teraz tak, w Koryncie nic nie mogę zrobić. W Skopie dalej się ekipa przetrenowywuje. W Brasowie, jak tam ci jeźdźcy, no jeszcze to troszeczkę musi potrwać. Niestety musi. Tu czekamy na atak. To jest bardzo dziwne miejsce, że nas tu zaatakują. Mega dziwne. Dobra, Żytomierz zaraz się ulepszy. Widzę, że Kijów troszeczkę odpuścił, to bym lekko wspomógł to miejsce. Po pierwsze, pana generała bym stąd zostawił. Tak, miał być zabrał, ale jednak zmiana zdania, jednak bym cię tu zostawił. No i tutaj łuczników obecnie mamy mało, więc daj mi jednego łucznika przynajmniej. Daj mi jeszcze was, braci rycerzy, troszkę tych panów, armatkę. Chociaż w sumie aż tyle tych nie potrzebuję. To może zróbmy taką wymianę studencką. Was, panowie, cofam na zachód. I mamy w tej sytuacji 3 sloty. No to w sumie od razu mogą być idealnie oni. Ewentualnie nie wszyscy oni, a jeszcze bym wziął łucznika. Bo ci są potrzebni, żeby była dobra obrona w mieście. Teraz tak, moi kupcy, bo wiem, że się kilku nowych pojawiło. Trzeba ich od razu wysłać na miejsca handlowe, aby kasy gromadzili. Ale chyba przestanę powoli wyrywać tych kupców. No bo to serio to zajmuje kupę czasu. Chociaż mogę ich w sumie wysłać w dowolne miejsce. Wiecie, jak przeglądam tą listę agentów, no to zanim się dokopię do tego, kogo szukam, to no, tracimy czas. Nie lubię tego. Więc prawdopodobnie chyba trochę to ograniczę. No z sianem raczej wątpię, żeby już był jakiś problem. Wiadomo, że w Medievalu zawsze może być problem. W Total Warze zresztą. Po prostu jeśli będziemy mieli dużo armii, no to tej kasy nam zabraknie niestety. Dobra, no ale mimo wszystko ty, kolego, pakujesz się tutaj, a ten pan w Koszycach idzie. A może do tej kopalni, co? Dawaj, handluj u nas, kolego, w ojczyźnie! To w ogóle jak Mongo wygląda. Nie wiem, co ma taką czapeczkę. No i w Koszycach nie ma też ziemeczka. I to jest biskup. Spoko, może być w mieście, kolego. Ja ciebie na razie stąd nie ruszam, absolutnie. Dobra. A, no to co, Wiedeń jest papieża. W ogóle papież, w ogóle Pope, bez imienia. Pope jest we Wiedniu i zaraz rusza na Zagrzeb. Ja na Zagrzeb też ruszam, ale no minie troszkę czasu, zanim tam dotrę, bo niestety utknęliśmy, tak delikatnie mówiąc. Nie wiem, czy bym nie zrobił z tej armii czegoś mocniejszego.
I dosłownie, longbowmeni, ale są drodzy. Ale wiecie co? Ja to zrobię. Czekaj. Wol mi tego dziada i daj mi chociaż tych panów, bo poświęciłem ich maksymalnie na bitwę. Potem ich usuniemy, bo są cholernie drodzy. No i tak, Wrocław. Czemu tu się nic nie buduje, drodzy państwo? Czemu tu niczego nie ma? Ja poproszę zrobić sobie jakąś biblioteczkę, żeby zwiększyć przyrost populacji. Trzeba dbać o rozwój intelektualny naszych obywateli. To mi zrób skromne farmy, kolego, w tym królewcu. Chociaż w sumie królewiec by się mógł ulepszyć. No, farmy to są idealne do ulepszenia, więc bierzemy. Braszów, nowe miasto. Coś tu z tego zwiększa handel? Nie. A więc, czy kopalnie są kamienne? Nie wiem, ale idziemy w to, żeby... A nie, to daje bonus do drewna. No to kopalnie, kolego. Dawaj, buduj je. Może lekko by to też zmniejszyło koszta, bo w sumie kopalnie w jakimś stopniu na pewno się buduje z drewna, bo gdzieś tam to drewno jest wykorzystywane, ale nie wiem jak bardzo. Dobra, saloniki. No są zdenerwowane, ewidentnie. Warehouse. O, to jest chyba bardzo mocne. No tu w ogóle flota jest serio psopotężna w tym miejscu. Zrób mi, kolego, warehouse i jeszcze jest jedna osada, chyba nam idealnie kasy starczy. Targowiszcze, rzecz jasna. No to można byłoby zrobić lepsze miejsca, ale no, lepsze rzeczy, ale no, farmy będą i tak okej. Okay. Kolego serdeczny, czy mogę stąd zabrać? No nie do końca. Mogę, przepraszam. A więc zmniejszmy sobie, zróbmy tutaj sobie wieżyczkę, taką sympatyczną. I kolejną zrobimy gdzieś tutaj i jeszcze może jedną na wybrzeżu, żeby było trochę dalej. Dalej to jest, zobaczcie, zbuntowane. Nie wiem czemu, kurde, posmanowie na to nie ruszają. Mega dziwne. Jest jakaś armia. Oho, coś się pojawiło. Kapitan Kutalmisz. Zobacz to, łucznicy ich. Tureccy, bardzo mocni. Oczywiście z innych modów się oryginalnie wywodzą. Ty, kolego, idziesz do Belgradu. No i już Belgrad ma swojego zarządcę. Możemy się tu w ogóle połączyć i oddelegować wojsko, przynajmniej część wojska, no gdzieś, do Skopie, bo chyba tutaj będzie można ich przetrenować. Zabójcy, wasza kolej, drodzy państwo. Mamy na pewno do zrąbania. No tutaj możemy się bić z Wenecją, albo ja myślę, nie, z nimi się na razie nie dogadamy. Najpierw mi skroi tego chłopa. Dobra, no i w zasadzie idziemy do Osmanów. Trzeba troszeczkę osmańskich książąt pokasować. Kapitanie Hamidzie, witaj, kolego. Co pan powie na to, że pana zarąbię za momencik? No i tak, ten jest tutaj, ten jest w Bohemii. Krócił go zabić, ale no nie, nie zrobię tego bez sensu. Dyplomata taki, tuńko takiego nie ma specjalnego, a nas już nikt nie oblega. No dobra, no to ja go chyba wysyłam w takim razie na wschód do tych ruskich dziadów. Dobra, a więc ty idziesz na północ, pokaż mi co się tutaj dzieje, bo mnie bardzo interesuje prowincja Białoruś, mega mnie interesuje, zrób mi od razu zabójcę i szpiega. Wolę sobie teraz właśnie z takich gagatków korzystać, a nie z tych kupców. No zobaczcie, no 30 koła na turę, to jest kurde zarąbisty wynik. Jest okej. Okay. Da się mieć więcej, ale to naprawdę wystarczy, gdyż wszystko się buduje ładnie. Jest dobrze, drodzy państwo. Jest tak, jak być powinno, nie inaczej, nie jest za dobrze, bo gdyby było za dobrze, to też nie byłoby dobrze. A dlaczego? Dlatego, że Majenos by się rozleniwił, poczułby się pewnie siebie, no i żeby trollować, a więc musi być cały czas to zagrożenie, że kurde, no, trzeba się skupiać, bo coś może pójść nie tak. Musi tak być, nie ma innej opcji, łyczek wody. Zginął! Ile w ogóle trwa poprzedni klip? Trwa 7 minut, czyli mamy 18. Gitesy, no i atakują nas w tym miejscu. Fajnie, to będzie prosta bitwa. Let's go! Zdrada! Otworzyli wrota! Ale no, komputer nieudolnie wysłał swojego generała, najlepszą jednostkę tutaj, no i właśnie stracił pół oddziału przez rozgrzany olej, a więc kolego, cofnij się. No, zdziwiłem się, już chciałem się ustawić, a tu patrzę, kurde, nie mam jak się ustawić, bo wrota została otwarta przez szpiega. Ciekawe, bo tego szpiega w ogóle nie widziałem. Dobra, to jest walka w zwarciu, opuścił, no i patrzcie, on opuścił, kurde, kopię. Jazda komputera, no jest przepiękna, cudowna, co nie? Wow, no i tobie to raczej wyjdzie nie najgorzej. No to moje wsparcie idzie stąd, bo część żołnierzy była pod miastem, ale dobra, na szczęście chyba zdąży. Wy się tam nawet trzymacie nie najgorzej. To co, mój generale, kolego serdeczny, proszę, wbijaj się w niego. Jakbyś mógł najlepiej od tyłu, z tej strony to byłoby idealnie, bo wtedy byłaby to wbita w plery, co nie? No bo ci jeszcze się trzymają. Czym dłużej w zwarciu, tym będzie lepiej. A ci kolesie, czemu się właśnie zbugowali? Ja pizgam, chłopco, nie wie co zrobić, zobaczcie. Gościu czeka pod osadą. Kolego, nie wiem czy zauważyłeś, taki mini szczegół. Osada jest otwarta, możesz wbić i atakować, chłopie. Znaczy nie rób tego, mi tam pasuje, że tego nie robisz, ale no dziwnie. Wow, w ogóle ta jazda w zwarciu.
niż na naszych zbrojnych. No ale kurde, tak się zobaczy tą jednostkę. Ile ty masz w chłopie pancerza? No 14, jakoś super dużo, ale no to jest... No sami ocencie po wyglądzie, że to są totalne koksy. To jest generał w tej swojej czapeczce. Kapitan, bo generał to ty chyba nie masz. A mój przyjaciel rusza tędy. No i zobaczmy, już dam rozkaz do szarży. Może opuszczą, o ile w ogóle zdążyłem, bo widzę, że oni ich no, kroją w tempie naprawdę szybkim. I wypanowie bliżej, bo to teraz w ogóle falą kusznicy na blisko. Jakie bezczelne w ogóle ty, czajcie? Normalnie chłop to nazwali skusz tak na blisko, na close range'a. Dobra, możemy tą bramę znowu przejąć. A czy ona jest przyjęta? Żeby ich tam polewała. Ja pierwszy, jaki to robi dips. W modzie Daptyli The Dawnless Days tam brama porowna jest bardzo mocna. Dobra, teraz kolego stój w miejscu, żeby tylko on nie zdołał opuścić tych swojej kopii. I teraz go atakuj. Dobra. I wjeżdżamy. Aha, opuścił. No kurde, nie, nie, na panowie. Panowie! Tak nie będzie! Ale niby wygrywamy. No to co? Zobaczymy, jak ten mój generał. Czy może jemu ta szarża wyjdzie? Okaże się za jakieś 5 sekund. Jak myślicie? Obstawiajcie, piszcie w komentarzach w tym momencie, czy będzie szarża, czy nie będzie. O, chyba będzie, panowie. Chyba będzie, ale to wciąż mój generał może być różnie. Zobaczymy. Dobra, kolego. Wjeżdżaj od tyłu! Z rozpędu i... No! Już kurde było lipnie, ale jednak wyszło. No i klasycznie, powinien pan generał się teraz wrąbać, mój oczywiście, ale może jednak się to nie wydarzy, jak tam sytuacja. Nie, kolego, ich nie goń, nie ma sensu najmniejszego. No i kurde, to jest teraz przypoczenie, bo oni tak będą stali. No, myślę, że chyba wyślemy sobie wszystkich moich strzelców. Aha, w ogóle obrywaj to bardzo mocno. Na zewnątrz, żeby ich tam pobijali, dobra? Troszeczkę musimy tak zrobić. No i panie generale, Boże, ta jazda jest popieprzona. Czekaj, cofa się stąd, chłopie, szybciutko. Ekipa, wy wszyscy, po prostu na hama, na tą jazdę. Zabijcie to, zanim złoży jaja. Ile to ma jeszcze raz ataku? 10 ataku, 22 defensa. Moi, mają ile? A dobra, to bo ten mój generał to jest gówno największe. To dlatego i tak się poginą. Po prostu Polska jest frakcją dla totalnych koksów. Dla prawdziwych graczy, nie jakichś nobów, co chcą mieć łatwego, silnego generała. Tylko tu się trzeba postarać. Nie, no pewnie też możemy mieć tych silnych generałów tam, gdzie są lepsze kuźnie. Ale no... I tak jest turbo czaderski. Dobra, to będzie ostrzał, ty kolego, stań w tym miejscu, na razie czekaj sobie, niczego nie rób specjalnego. No, już jedzie jazda. Konne łuki mogą ich troszeczkę na dystans pokąsać. Husaria jedzie szybciutko. Włócznie, no idą tędy, a ten drugi oddział, gdzie to jest? Tutaj. Od dołu jedzie, dobra? Musimy ich coś tam zaskoczyć. Łucznicy, panowie, tutaj, szybko się ustawcie i od razu w nich walcie. Kaman, 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 kaman. No i spoko, obronimy ten warat. Dziwne, że nas tu zaatakowali. No to taka bitwa raczej niemożliwa do wygrania. Może faktycznie wytłuk mi dwa oddziały mieczników i prawie generała. Ale no bez jaj, no raczej. Raczej ciężka bitwa, ciężko to coś działać. Okej, okay, ustaw się. Szybko gdzieś tak. Kaman. Lekko mi to już przyspiesz. No i ten koleś dostał teraz wjazd od tyłu. I nasi ludzie wygrywają walkę. Pokaż. Dobra, wrogi generał nie żyje. Teraz chyba będzie, o właśnie, łamał się. No i fajnie. I to był kapitan, taka propos. Taka ciekawostka. Ale nie żyje. Dobra, jest gites. Więc teraz wszystkich was bierzemy. W ten sposób, że macie tutaj wyjechać. Włócznie mają pomóc. I oni tam nie idą. O! I co to idzie? Sergeante officers. Italiano! Pokaż się. 19 ataku. Ja pieprzę. 19 ataku! Ja już chcę tą moją husarię. Naprawdę, wtedy będzie uczciwie. Wtedy będę miał szansę wygrać z każdym, a tak jest niełatwa sytuacja. Rafał, walcie stąd sobie, jak macie tylko zasięg. No i są w miarę podatni na ostrzał. Jest okej, okay, możemy ich tak kasować. Giną, no taki bełt, kurde, w ciało. To jest bolesna sprawa, no nieprzyjemna ludziska. Wyobraźcie sobie dostać bełta. O, niedobrze, niedobrze. Okej, okay, i oni w ogóle mają broń anti-cav. Prawda? No już widzę po wyglądzie. Tak, no to raczej szarża nie jest zbyt mądra. Ale ja się nazywam FS Nojan. I ja lubię takie szarże robić. Dobra, strzelcy. Na chwilę, stop, strzania. No, w ogóle są rozpędzeni. No i dobra, ładnie. Teraz ty idziesz się tam w nich bić, by się cofajcie szybciutko. No i kurde, giną. Ale ty, ładnie to wyszło chyba, co nie? Chyba nie najgorzej, bo od tej strony... I co ty jeszcze masz w tej armii, koleżko, co? Ty jeszcze masz zwykłą piechotę, zwykłą gumianą. Dam radę. Nie ma stresu. Okej, okay, was wszystkich teraz tu bierzemy. Do przodu troszeczkę podsyłamy. No i oni ogólnie są już wavering. Możemy ich teraz dobić atakując od tyłu. A kawaleria niech no też pomoże, bo w tym jazdom ich już zniszczymy. Ale jeszcze drugi oddział mógłby no, być w rezerwie. No i dobra, to jest jeszcze piechota.
Jakie macie morale, panowie? Zastanawiam się, czy naprawdę ich na strzała zniszczyć. Morale mają, uwaga, excellent, no raczej nie naprawdę, chociaż nie mają generała. A bez generała wiecie, jak to wygląda, no tak inaczej. Spróbujmy ich jednak powiązać w wielkim zwarciu. I kiedy tylko się uda, to wtedy atakujemy naszą kawalerią od boków. No i będzie od razu panika. Więc włócznicy i miecznicy, idźcie z nimi się bić, kolego, tu są oponenci. Nie pomyśl się, błagam się. Dobra, no. No tu są chłopie, dobra, wy już nie strzelajcie, stop. Czekaj, zrób mi tak, żeby nikt na pewno nie strzelał. I zatrzymaj się. Pozycja. Dobra, idziesz, kolego, od tyłu. Wy teraz idziecie od boku. No i spowolnienie. Pokaż mi to z bliska, tą szarżę. Tych kolesi. Poka to. No nie wiem, czy nie za szybko troszeczkę. Chociaż tam Shaken. No! Ale w ogóle szabelką wymiatają. Ej, fajni są. Nimi jest taki klimat, jakbyśmy grali Rzeczpospolitą gdzieś w XVII wieku, prawda? Troszkę tak to wygląda. To możemy ich więcej próbować. Co na to, żeby zrobić troszeczkę reformę armii i już odejść od takiego rycerstwa, a zastąpić je bronią palną, właśnie taką lekką jazdą, artylerią. Napiszcie w komentarzu, proszę, co byście chcieli. Co prawda, mam jeszcze w planie nagrać troszkę odcinków na zapas. Wiecie co, nie, to może inaczej. Nie piszcie, postaram się zrobić troszkę takich armii i zobaczymy, czy to zadziała. Sprawdzimy. No i się okaże, bo to może być klimatyczne bardzo. Brakuje nam tylko jakiejś piechoty z szablami. To byłoby też fajne. No byłoby, kurczę, bardzo fajne. Bo gdzie ty idziesz, człowieku? Co ty, kurwica, robisz tutaj? Żebyś chciał dostać salwę kurz i łuków na łeb? No myślę, że nie chciałbyś, ale obawiam się, że możesz dostać. Tak tylko powiem. Ja pierwsza, jaka leci salwa. Dobra. Bitwę wygrywamy, ale piechota obrywała mocno. Ci złamani, ci praktycznie już też są złamani. Husario, dobi. Dobi do końca, wy nie strzelajcie. No i Wenecja w skrócie bardzo osłabiona, zobaczcie. Stracili Pragę, wywaliliśmy ich z Waradu. Jeszcze zdobędziemy tylko ten Zagrzeb. No i można mówić śmiało o tym, że wygraliśmy wojnę z nimi. I umocnujemy się dzięki temu na zachodzie. Będzie czas zwrócić wzrok. Skierować wzrok na wschód. I właśnie to jest dobry pomysł, żeby zmienić armię. No co, to jest Europa Zachodnia, wiadomo, rycerstwo, ale na wschodzie tam są też Mongołowie. Warto troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Taki wynik: najwięcej zabiła jednostka piechoty. Wow, sierżanci zabili dużo. Zbrojni, chciałem powiedzieć. Nieźle. No to tak, zaczynamy od werbunku tych ribadutów, gdzie tylko jest taka opcja. Robimy wszędzie na pałę teraz husarię, mamy kasę. Niestety nie jest taka mocna jazda, no. Husaria ta lepsza, prawda, ze skrzydłami. No to dopiero będzie mocna, bo oni są, no będą naszą najlepszą jednostką, w skrócie. Ale no niestety jeszcze na to nie czas. Nie wiem kiedy on zawita, ale mam nadzieję, że no niebawem, że nie będzie to XV wiek, tylko kurde, na przykład za 30 tur najpóźniej. To już byłoby w porządku. No. No i jak będziemy się tłukli z Ruskimi, to potem przyjdą Mongołowie, a jeszcze jest oczywiście front osmański. No, dobra, ja muszę zrobić ten zagrzeb, bo teraz patrzę na mapę, to nawet nie najgorzej wygląda, jak papież ma ten Wiedeń i Pragę, bo ma ten kolor taki, że w miarę się to wtapia w tłum, ale jednak wolałbym, żeby zagrzeb trafił do mnie. Chociaż to kurde, jeśli papież bitwę przegra, to może znaczyć, że sam zginie. Interesujące. Chase Fire, Kijów. Spoko, na razie możemy, kolego, możemy na chwilę pohandlować. Ja się przygotuję i zaraz ruszę na ciebie. No, no wieloma armiami, bo jeszcze gotowy na to nie jestem. Muszę wojska na pewno przegrupować, wybudować sobie w miastach, no i też w twierdzach możliwość tworzenia ribadutów. Ribaduty, nie wiem, czy tak to się nazywa. O Jezu, człowieku. Gdzie ty idziesz, gościu? Gdzie ty idziesz? Broń swojego miasta! Nie żyje kalif. No i kurde, to się wzmaga. Kastylia, w porządku. Toruń. Mamy tutaj market, ładnie, bardzo ładnie, zrób mi teraz od razu handel, no i zobaczcie, 4000, nice. Koszyce, teraz co, drogi? No pewnie, że drogi. 50 koło mamy, jo pieprze, ale siana wpadło. Szczecin, w Szczecinie balisty, bo to jest twierdza defensywna. Sofia Cannonmaker, bardzo ładnie. Husars, o super są, kurde, są super. Dawaj od razu w Sofii, bo to jest fajna twierdza, coś takiego. Natychmiast i co jeszcze? Dużo widzę, że się zrobi rzeczy w tej turze. Koryn się teraz buduje, kapliczka, fajnie. No i Koryn wraz z Atenami są na szczęście zadowolone. Polski, wreszcie nasz kardynał nominowany. Może będziesz papieżem, kolego? Bo kibicuję ci, bo jest szansa, jesteś bardzo lubiany, szanowany. Byłoby dobrze. Dobra, sojusz. O, fajnie, sojusz papiestwa, znaczy to nie fajnie. Bym wolał, żeby jednak się poróżnili. No bo papiestwo by na pewno na tym nie ucierpiało. Kiedy poszłaby krucjata na Francję, to byłoby gites. Zginął nam, uwaga, rządca Płocka. Oj, szkoda. Szkoda naszego
komendanta, że padł. Dobra, to już widzę, że mamy chyba teraz spokój, żeby przejść. Tak jest, idziemy sobie tędy i nic nas tu, prawda, nie blokuje. No spieprzaj, francuska łajzo jedna. Dobra, idź mi stąd. To w ogóle jest potężny papaj. O, ci są ładni, oni są bardzo ładni. I kolego, czy ty już to oblegasz? W ogóle, co ty robisz, człowieku? Nie w pojedynkę, chłopie! Ten, co chce światłem Jezusa zdobyć miasto, on powie... Otworzyć! Otworzą wrota i wszyscy padną. Rozstąpi te wrota, no i przejmie władzę osadą. Ja pierwsze. Dobra, czy ja mogę teraz tutaj zrobić operację pod tytułem wieżyczka? Mogę. I mogę się nawet wrócić do osady cudownie, bardzo cudownie. Wracaj. W Atenach teraz nic tu nie robimy. Mamy handgunnersów. No ładni są całkiem, ładni są. Nie powiem, że nie. On jest w ogóle Duke'em Sofie ten nasz koleś. A w Koryncie, no buduje się też to. Pokaż mi przy okazji ten Kraków. Czy tu już się... Wybudował ten budynek do upgrade'owania strzelców, jeszcze się nie wybudował. Dobra, 40 tysięcy. No ładnie, już nawet nie mam co budować. No to myślę, że możemy na Hama zacząć tworzenie nowego rodzaju jednostek. W tym też będą rycerze, bo na razie nie mam niczego lepszego, żeby ich zastąpić. Ale na bank potrzebujemy tej husarii. O, i tych Niemców werbujemy. Dobra, tu się robi to, biblioteczka. Okej, niech się na razie robi. Tutaj garnizon jest duży, ale wolałbym, żeby był jeszcze większy. Daj mi proszę łucznika. No i potem sobie zrobimy jakąś piechotę. Dobra, w Krakowie nic nie robimy. Chciałbym mieć na pewno w tym miejscu coś fajnego. Robi się handel. Niech się robi. W Haliczu robi się... O, nie, ja tego nie chcę. Kurde, spadaj mi z tym. Czy ja mogę zrobić może budynek pod artylerię? To jest forteca. Czemu nie mogę? Gdzie to jest? Guns, canons. Do upgrade'u potrzebuję, uwaga, cytadeli. No to wiecie co? To ja z tego w takim razie rezygnuję, nie potrzebuję tego, to już no nie jest ten moment, kiedy dla mnie to jest istotne. Zrób mi coś, na szybkości co mi jest większy rozwój i myślę, że szybki może być burdel, tak? Więc robimy sobie od razu burdel w tym miejscu. Warat, jak tam ten warat cholerny się ma? To jest cytadela. To jest stolica, przepraszam, nie cytadela, tylko stolica. No i to jest ogólnie forteca, dobra. Czyli tak naprawdę na razie stwierdz, o! Możemy chyba... Werbować tylko, mamy, znaczy z cytadelem możemy tu na pewno werbować sobie artylerię. Od razu werbuję, od razu dawaj husarię. Więcej łuczników, bo też są bardzo fajni, lubię z nich korzystać. Mamy też takie włócznie już troszeczkę do dupy, przydałoby się je zamienić czymś lepszym. No bo one też się wydają takie, no niezbyt fajne już na ten moment, niestety. Okej, okay, salonki się rozbijają, no jest okej. Okay. No to tak, przejrzyjmy sobie każdą prowincję. Gdzie mam jakieś jednostki, które mi są niepotrzebne? Co możemy stąd zabrać? Pytanie. W Targowiszte. Targowiszte w ogóle bym umocnił na pewno. Sofia jest dosyć silna. Wypieprz mi kolego ten syf, bo ja naprawdę tego nie potrzebuję. Won. Stwu. No jako się buntują, wiem. Jestem tego w pełni świadom, drodzy państwo, w pełni. Okej, ich przetrenuj. Na spokojnie się tam regenerujmy powolutku. Nigdzie się nie śpieszymy. Mój szpieg może podejść tu. No i Arta. Jest też, widzę, że łatwiutka, zobaczcie. To zdobędziemy mini armią i będzie super akcja. Ragusa. Czy ja mogę z Ragusy na moment wyjść? Bo bym bardzo chciał. Mogę. Zrobić sobie wieżę na wybrzeżu adriatyckim. Dawaj, tu kolego, kolejną wieżę. Następnie możemy sobie zrobić tutaj jeszcze i najprawdopodobniej dalej przy granicy. I Wenecja jest francuska. Oj, 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 pokaż mi to. Wenecja należy do Francji. I ja pieprzę, Scotsgard! Noble Knightsi! Nie no, błagam, niech mi... O, w ogóle ile to kasy generuje. A potem koleś jest doświadczony, nice. Błagam, niech mnie ta Francja nie atakuje. Proszę, proszę, nie chcę z nimi się bić, naprawdę. Okej, okay, Esztergom. No kupców już nie robimy, za dużo zamian będzie, nie ma sensu. Armata może być na pewno. Belgradzik dałby mi też armatkę. A tutaj się robi handel. Wiecie co? Handel chyba na razie anulował i poleciał w artylerię. Może nie anulował, ale kolejkę zmienił obecnie. Dobra, to jest pomniejsze miasto. I tutaj, no, drogi to jest dla mnie zawsze przewaga. Esztergom. W razie czego też bym pod to poszedł, więc też zróbmy taki numer. No i co do jednostek, czy ja coś chcę teraz faktycznie werbować? Halicz, no możemy w Haliczu zrobić sobie to możemy, armatę możemy. No i bardzo ładnie, akurat w mieście brakuje żołnierzy, więc trzeba ich dowerbować. Idziemy do Żytomierza. Pakuj się tam kolego szybciutko. Was to jednak możemy anulować, bo wolałbym sobie tych gentlemanów przetrenować lada moment. No i Żytomierz niebawem stanie się fajnym zamkiem. Nie wiem, czy nie żałuję, że tego, że to przebudowałem, kurde bele. No bo te twierdze są fajniejsze, ale w sumie w miastach mogę szybciej robić artylerię. Dobra, jest okej. Okay. Tu w ogóle musicie mieć bombardę, dawaj też. Zmiana. Koniecznie. No i co? Myślę, że wszystko załatwione. Czy dałoby radę może przekupić Artę?
Pokaż mi, czy jest jakiś mój dyplomata blisko, bo ja mam dużo kasy. Myślę, że byłoby mnie stać na taki zabieg. Jestem zamożnym władcą Polski. Oby się udało. Dobra, tu nie ruszamy. Tu jest teraz tak, taka sytuacja. Wiesz co, ja myślę, że możemy sobie w tym momencie tak czy siak zakończyć odcinek, bo już wszystko tutaj zdążyłem zrobić, więc idziemy dyplomatą ich przekupić. No i co, jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Face'a, Discordzika, Twitch streama i Instant Gaming. Na razie, cześć!